Dom przypominał wehikuł czasu, który umożliwiał tylko podróż w przeszłość. Na ścianach mnóstwo pamiątek i świętych obrazów. Wszystko sprawiało tajemnicze wrażenie. Trudno było określić wiek Anny. Miałem jednak wrażenie, jakby pochodziła z zupełnie innej epoki. A od jak dawna wyleczycie ludzi? A jednak. Nie pamiętam. Na pewno już ze 20 lat. A w dzisiejszych czasach dużo ludzi ma na sobie uroki? Je, uroki, je. Tak, takie słabsze, ale i mocne też. A kto je rzuca? Kto rzuca klątwy? No, ludzie. Ludzie ludziom. Ludzie ludziom? No jak? A pani myśli, że na mnie jest rzucony urok? No, tak? Jezus. Tak, oczywiście. A skąd to się wzięło? Ja wiem, ja jestem. A ja wiem. Coż je? Coż Jezus tu pyta? Musiałeś komuś podpaść. Tak, kto to wie? Można tu pyta. A może i mu? Kto jedna? Molfarka zabrała się za odczynianie uroku. Rytuał zaczął się od modlitwy. Boże Ojcze, Synie, Święty Duszy, nierozdzielni Trojcy, zmiaj się też miłosernieszy, miłosierdziewo, na rabatu niedużo, jakie mi... Jak ci na imię? Przemek. Przemek. Przemka, wypuścij mu się promieni podejścilenie i zdrowie, i długie szczęśliwe życie. Bardzo szeroko pani otwiera usta. Dlaczego? To oznacza, że człowiek jest chory. Coś mu dolega. Wtedy otwieram usta. Ty jesteś chory. Wyciągnęłam z ciebie zło. Teraz jeszcze 3 razy napij się tej wody, potem 3 razy się nią umyj. A potem gdzie się wylej. Ta woda jest czysta. W niej tylko zapałki. Wszystko dobrego. Dużo wam dziękuję. Dobrego i wam. Życzę wam dobra. Do widzenia. Dziękuję.